Okej, siemano wam wszystkim, witam was serdecznie z tej strony Chmielno, a to jak widzicie kolejny odcinek naszej serii Zagrajmy w Watch Dogs i jesteśmy tu, gdzie skończyliśmy w poprzednim odcinku. Jak dobrze widzicie, jedziemy naszym Corvette, to samochodu Gwałterem 5000 oczywiście, bo innego modelu tutaj nie ma i myślę, że pociśniemy na główną misję, to by był dobry pomysł, taki w miarę aktualny, w miarę fajny i w ogóle super. Tak się wjeżdża do domu Aidena. Co? Ej, kobieto. Ty nawet nie waż się gdzieś na jakąś policję dzwonić czy coś, bo kurwa to się dla ciebie źle skończy. Więc prosiłbym cię o ogarnięcie swojej dupy. Nic się nie stało, nikt pistoletów nie wyciągał, nikt tutaj w żaden twój ogródek nie władował się. Starszy brat? Nie wiem, idziemy. To wygląda jak ośrodek pomocy specjalnej, psychicznej i w ogóle... A, to tylko brama taka przejściowa, okej. To może byliśmy w ośrodku, nie wiem. Kto zalega z alimentami? Kobieto, weź, ogarnij rzecz się. Zapłać te alimenty, dobrze? Bo jak nie, to ja je zapłacę. Wtedy to już się skończy zabawa. Co, ten brat mieszka w ośrodku? Starszy brat. Haven't been to Nikki since the funeral. Am I ready? Jack's last birthday. Lena sang off key. Happy birthday. Full throttle, no holds barred. Now. I'm afraid of the sun. No to wbijamy na melanż w takim układzie. Mam nadzieję, że on się tylko nie skończy jakoś agresywnie, źle. I w ogóle, bo widzicie, że tutaj są tak zwani gangerzy, czyli typowy murzyn, który może biegać z dwoma klamkami, a spodnie ma podciągnięte w okolice kolan. Z telefonem wchodź na urodziny, tak. Dzień dobry, 10. In that case, you deserve 10 birthday tickles. What? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. 10. Stay here for a second. So, an entire year and... Late. Yeah, I'm sorry, Nick. Really. Come here. Let's have a look at you. You look older. Oh, nice. Thanks for that. It's his first birthday without Lena. How's he doing? Still doesn't talk to anybody but me. Yolanda says it's his way of maintaining some sort of control. Yolanda? His therapist. She's helping him. It's good. Just slow. It's hard, but we're gonna get through it. Jax. Hey. Sorry I'm late. Can I, can we get a hug? Wow. You are... big. So, hey, what you got there? Wow, the healer. Cool. You bought him a real toy, huh? Why don't you bring up your toys? I'm gonna speak with your uncle. Yeah, I'll be up there in a sec. This matters. You being here. I just need to make sure that things are different. Things are different. To jest wujek?
Czemu się zdawało, że to jest jej mąż? Co kurwa? Nie wiem, czego jadą się naćpał w takim układzie. Always the big brother, huh? To ta Lenka, Lena w takim razie, kto był? Jego córka, czy jego, nie wiem, chrzestna, nie wiem. Wejdź do domu. A ta, to kto to jest? You missed all the fun. The kids were playing vigilante, imitating that guy they keep talking about on TV. Weź, spierdalaj. Ja chciałbym. No, they were all the vigilantes, and I was the only villain, but I make a mean bad guy. Chciałem iść do ziomeczka, gdzie on jest? O Jezus, spokój, Leny. Może tam nie wchodź. Tak leki zwińmy. Dad insisted his boy was gonna have his birthday cake. That thing was an abomination. All burnt and lopsided. That was dad in a nutshell. A czemu nikogo nie ma na jego urodzinach, tak się zastanawiam. O, Rayman. Listen to me, I'm rambling. To z Raymana, szalony królik. O kurwa, ale easter egg. Oh, really? No, 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 don't let me interrupt you. Who is this? You think blogging caller ID will hide you? Nie ma to jak sobie pohakować w domu siostry. So entertaining, but the police won't find it very funny at all. O, piłka. Listen, the police can trace this call. Co się stało? Oh, nice, nice. You don't scare me. I know where you live. How are the locks on those doors? Who is this? Why are you calling? Do you feel safe, Nikki? Kto to był? Mów, krzycz. Who was that? Doesn't matter, just some stupid crank, it happens. Do you think this is strong enough? Look, did you know his voice? Oh, Jesus, Aiden, just leave it, it's fine. It's fine, he thinks he can get inside. How do you know what he thinks? You're checking the locks. Look, I can handle this on my own, we do not need your help. Nikki, I can find this guy. Okay, look, Aiden, God, you have not changed at all. We do not need your help. Please stop trying to fix our problems. Every time you try, you just make things worse. I better go. Yeah, I think that's a good idea. Ja bym tu przestał trochę przy tym domu. Dobra, jedziemy tym autem. Nie wiem, czyje to auto, ale jedziemy. Obezwładnić go. Jakąś nutkę poprosiłbym. Jakieś takie... I need a hero, la la la. O kurwa, fajna fizyka, ziomki. Stary, nie masz życia. Bez urazy, ale... Naprawdę ci mówię. Można strzelać z auta? O kurwa, chyba nie. No kurwa. Jak mam wyciągnąć? Dajcie mi. I'm sorry. I overreacted. You just make me so crazy. Ej, może nie teraz, proszę. Come on back, okay? I promise I won't freak out on you. Aiden? You're going after that creep, aren't you? Well, you're doing it right now. I can't believe you. It's not like that. Stop being a hero, Aiden. Let it go. Spokojnie. O.
Tu bardziej mój samochód się rozwali niż jego. Trzeba go tak wyzerować. Ale już mu się na ciemno bardzo dymi samochód, także zneutralizujmy ten korek. O dobrze, świetnie. Stary nie ma życia. Gdzie on miał ten telefon? Powiem wam, że ten dźwięk, który teraz usłyszałem w słuchawkach, dawno nie widziałem tak realistycznego dźwięku wybuchu. Naprawdę. Naprawdę to, co teraz, to jest kurwa ulga dla moich uszu. Day and night, na day and night. Yo, day and night. Oops. Loom's building a new CTOS center in the loop. It's perfect. DedSec tried to attack that center last month. We failed, and they just added more armed guards. So it won't be easy. Be careful. You sound like my sister. Make sure I'm armed and dangerous. Dam radę. Odwiedźmy może sklep z bronią. Mnie chyba nikt mnie nie zauważył, że coś zrobiłem. Odblokuj centrum. Dokładnie, musimy zdoblować swoje weaponsy. O stary, takie coś mam sobie zaimplementować? No nie pierdziel, nie mam aż tyle flow. Granatniki. Kurde, ziom, mam tylko 2000. O, niech ci będzie. Namówiłeś mnie do kupna tego, więc... Jo, silna nuta! Over the past few weeks, CTOS centers throughout Chicago have increased security due to several attacks from activist hacker group DedSec. When asked about security changes, Bloom spokeswoman Charlotte Gardner was decisive. Chicago's safety is paramount, so we've hired private security for every CTOS control center. These highly skilled peacekeepers have trained in the most dangerous regions of the world. In fact, Ms. Gardner, these peacekeepers you refer to are military mercenaries, many with criminal records, isn't that true? Indeed, they've served time in the military, but we should hardly reject our brave soldiers for proudly serving their country, should we? Our CTOS network is well protected. Czekajcie, bo... Zastanawiam się, gdzie są... Ała... O, fajnie. Zastanawiam się, mapa. Uno momento. Cash run. Co to jest? Nie mam pojęcia. Ale tu są jakieś... CTOS mnie blokuje przez jakieś, nie wiem właśnie co. Trzeba to wyeliminować. Tylko, które to jest? Co to jest? Właśnie te wieże CTOS-u trzeba będzie pewnie niszczyć. Tylko ja nie widzę za bardzo, gdzie to ich tego można by było zrobić oprócz tego jednego place'a. Okej, no nic, no. Weapona mamy. Fajnego, w sumie gnata, można powiedzieć. Także ciśnijmy do domu z powrotem. Despite anger in some quarters over his surprise victory, Rushmore insists he's working for all citizens and it's business as usual at City Hall. Dobra, leci day and night z powrotem. Jak mam tam... Dobra, sorry, stary. Nie chciałem tak tego zrobić.
Ej, ziomy. Nic się nie dzieje jeszcze. Spokojnie wjeżdżam na teren strzeżony. Jakbym nie wiedział. O, ziomy. O, cholera. On wygląda jak... On wyglądał jak, kurde, ten. Jak mu było. No, ten główny bohater z Breaking Bad. Walter. O, cholera, stary! Prosiłbym, nie rób tak więcej. O, kurwa. Pierwszy kill, pierwsza zabawa, pamiętajcie. Bez tego nie możecie nazywać się, że kurwa, kończyliście Watch Dogs. Siema. Jebać. Wchodzenie po cichu. Nie kamery, stary. Wysadzamy wszystko. Robimy rozpierduchę i to taką konkretną wszystkiego. Nie kamery. Kamery przemysłowe to mnie dymią. Chciałem się pobawić w shelling tak zwany. O, cholera. Dobra, może nie taki shelling agresywny, wiecie? Zróbmy to teraz kamerowo, czyli od kamery do kamery i zhakujemy się niczym. Czyli tak, kamera jedna, kamera druga. A, ja chciałem wszystkich rozpierdolić. W kogo my mamy wlecieć? W tamtego ziomasa, tak? Tego tutaj gdzieś? Nie za wiele razy na prawo jazdy. To szukamy go dalej. To nie ten. Ma połączenie? Kto ma połączenie? Ten telefon? Gdzie ta kamera jest? Gdzie my kurwa jesteśmy? Czekajcie, jeszcze raz. Jeszcze raz cały system trzeba przelecieć. Że tak powiem, bez żadnych skojarzeń, nie wiem. Ten chamo może wezwać posiłki. Co on ma, kamerę na sobie? Jak to jest możliwe? Jeszcze raz spróbujemy. Nie no, tu gdzieś w okolicy tego place'a powinien być. On ma fałszywe paszporty, czy on nas interesuje? Tutaj trzeba gdzieś, kurwa, ewidentnie, o, do tej kamerki. Dobra, idziemy tak, tutaj ten... Ten nam... Czy wy nam coś powiecie ciekawe? Uuu, stary, hakuję cię, bo ty masz kod dostępu. Fajnie, że wszystko można zrobić za pomocą telefonu. Tylko ja chciałem tam się, wiecie co zrobić. Psikuś. Ale im psikusia myknąłem. Jak może mieć typo przypiętą kamerę? Jeszcze raz spróbuję przez te kamery przejść wszystkie, bo nie dzierżę trochę tego, nie powiem. Nie wiem, czy wy czaicie, o co tu chodzi, bo ja tak średnio.
A, dobra, o to chodzi. Że ty miał kamerę przypiętą i my musieliśmy się włamać, tak, dobra. Już? Okej. Okay. Jakie systemy w ogóle? Tajne przez poufne i gwałt, tak zwany. Dobra, to brzmi fajnie, tylko o, dobra, już brzmi lepiej. Jest zajebiście. Jeszcze jeden system. Dobra, jesteśmy w serwerowni. Film jakiś ciekawy. Może tak nieciekawy. Patrzą jak ktoś coś kurde sobie na kanapie robi bez skojarzeń. Dobra, weszliśmy do tego co mieliśmy wejść. Highlighting all kinds of stuff in the district. I could take advantage of some of this. Keep an eye out for online traffic. Could be fixers in the network. If I can see them, they can see me. All right, I gotta move. I mean, a lot of noise here. Give me time to track your caller. I'll be in touch. No dobra, to zwijamy. Wiecie, co ja bym tam zrobił, kurwa? To by mogło się troszeczkę... Uuu, fajna BMW-ca, szefie, zostawiłbyś ją dla mnie. Bo ja nie chcę no takimi gratami się wozić. Jakieś grajki muzyczne, uliczne... Rzućmy mu szmalu trochę może, jak możemy. Dobra nuta. Stary. Słabe auto. What is it? I lined up a lucrative deal with a very demanding client. He needs a driver. No. But here's the thing. I come in this morning, find Maurice trying to take his way out of the guest room. So I need to move him. Now I could pass this problem on to you, since Maurice is really your problem. But that's not my style. I always finish what I start, and all I'm asking of you... All right. Fine. I'll handle it. Well, no, don't let me put you out. I said I'd handle it. It's a job. Exactly. It's a delivery job. Gotta move some guy. I mean, how hard is that? Just keep in mind my reputation's on the line here. He's paying top dollar for the best driver in Chicago. Then he's in luck. Mini Cooper fajny jest. Zajebiście miniaczem jeździ się. I słuchamy dubstepu, brrr, tak tuko cały czas, tak 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 całe dnie, całe noc, tak la. Dobra, nieważne, ta nuta jest pojebana trochę, no nie wiem co ja odpierdalam, zlecenie machera, jebać policję. Dobra, twardy beat, yo. Wiecie co? Myślę, że czemu tutaj jest telewizja taka dziwna. Będziemy kończyć chyba ten odcinek w trybie gwałtu, myślę. Oj, sorry, stary. Tryb gwałtu byłby dobrym trybem, także co? Ja się z wami żegnam. Widzimy się w następnym odcinku. Komentujcie, subskrybujcie i cześć wam wszystkim. A jeszcze coś możemy zrobić hardkorowego przed zakończeniem odcinka. Ja się z wami żegnam i cześć wam wszystkim.